Na dobrą sprawę. A masz takie wrażenie, że troszkę przez to, czym się zajmujesz, żyjesz troszeczkę w przyszłości, aniżeli inni ludzie? Tak. Myślę, że trochę tak. I szczególnie w Japonii może to jest widoczne. Takie widoczne, bo Japończycy mają taką strategię, że chcą bardzo zintegrować społeczeństwo z tą sferą informatyczną i robotyczną, ale tak się wyrażę. Czyli lewacy to będą ci, którzy mają jakieś tam, wiesz, funkcje dodatkowe, funkcje jakichś cyborgów, a ci z prawej strony, no to będą turbo ludzie, tacy prawicowcy. Turbo prawicowiec. Dzień dobry Państwu. Algorytmy z komputerach zwykłych nie tak łatwo przekładają się na algorytmy tak kwantowe. No. Może wiele algorytmów klasycznych możemy puścić na komputerze kwantowych, natomiast nie otrzymamy żadnego wyniku. No tak, tak. Tak. Związanego, więc na dodatek jest pełno ryzyka, że nie wiem, funkcja falowa nam się zapadnie przed czasem. Pięścią, pum, o, nie działa, nie. To wystarczy, nie wiem, jakiś szum albo coś. A próbowałeś restartować, tak jak zawsze dzwoniło, że nie ma się internetu, nie. Ja obecnie puszczę pewne obliczenia na komputerze kwantowym, żeby sobie testować, jak on działa i czy jest przydatny do moich problemów. No to ten. A jak się używa takiego komputera? Bo no właśnie, mam na myśli komputer, ja widzę skrzynkę ogólnie. I w zasadzie tyle. No w chwili obecnej to nawet telefon może być komputerem, ale tak standardowo jak się kojarzy komputer, no to bardziej tak w stronę już tych serwerów, nie? Pod kątem takim, że jest jakaś skrzynka. Tak to wygląda pod kątem tego. Raczej taka szafa niż skrzynka. Okej. Okay. No czyli tak jak stare komputery kiedyś można było powiedzieć. Ja korzystam z takiego komputera, który jest w Kanadzie. Do tego komputera mam dostęp bezpłatny przez jedną minutę miesięcznie. Więc mogę sobie... Co ty zdążysz przez tą minutę zrobić? Ja bym starego kompa to bym nawet nie zdążył odpalić. To już by się nie załadował, nie? Jak się okazuje, że po prostu wszystko masz przygotowane, później tylko puszczasz ten problem, on dosyć szybko rozwiązuje, więc parzysz. Bardzo... Zadam głupie pytanie, ty, a to chodzi na Windowsie? No dobra, ale to właśnie. Ja program w Pythonie i to jest. A w Pythonie, no, tak? Tak. I to jest później jakoś. Ty, a jakbyś przedłużył tą minutę, nie? To co musiałbyś zapłacić? Jakiś abonament sobie wykupić? Zapłacić abonament. Czyli jakbym na przykład napisał projekt do czegoś japońskiego towarzystwa promocji nauki. No. Potrzebuję pieniędzy na abonament do komputera kwantowego, bo chcę zrobić jakieś super fajne rzeczy. To ile takie naliczanie sekundowe kosztuje? A nie wiem. Nie. Aha, okej, dobra. Nie możesz mówić. Dobra, rozumiem. Ale to jest. No nie, to nie jest tania rzecz. To jest. Okej, ale w minutę sobie jesteś w stanie. W minutę sobie jesteś w stanie zrobić to, co musisz zrobić ogólnie pod jakiś tam konkretny projekt, żeby skorzystać z tego. Tak, myślę, bo minutę to 30 sekund, to jest chwila. My już gadamy długo. Ogólnie, godzinę 30 prawie. Te problemy są wystarczająco. Okej. Jednocześnie trudne, ale szybkie do przeprowadzenia. No. Dobra, no czyli wprowadzasz, piszesz program w Pythonie, powiedzmy tam jakieś zagadnienie, jakieś tam algorytmy wprowadzasz pod specjalne. To co ja robię, to jest problem minimalizacji, czyli optymalizuję jakąś funkcję wielozmiennych. No, wiele parametrów do mojego procesu, chcę znaleźć taki konfigurację tych różnych parametrów, dla których mój proces działa najlepiej. No, kumam. Więc jakby piszę taki program i puszczam to w i on jakoś tak. Super, no nie, no wiesz, bo integracja, wiesz, tych dwóch dziedzin, wiesz, komputerów kwantowych, komputerów normalnych, wiesz, takich, których mamy, to też by było jakieś przyspieszenie, wiesz, dokładnie. Nie? Całości, bo wiesz, bo ja już nie mówię o tam jakichś, wiesz, zaawansowanych programach i problemach i tak dalej, ale nawet głupie gierki, wiesz, bo zawsze, wiesz, masz algorytmy, jak odpalasz gierkę, no to ona ci się ładuje, to masz algorytmy, które, wiesz, lecą, nie, po kolei się odpalają, nie, że system graficzny, wiesz, tam wszystko, modele, nie, ładuje ci się cały silnik 3D i wszystko po kolei, i pod ten silnik się wszystko, wiesz, na ten. No to jeżeli by mieć komputer kwantowy, który
z ładowaniem może nie, ale który, wiesz, rozpoznaje, wiesz, to, co ty robisz i no, ogólnie, szybko. Wiesz, szybciej byś miał, wiesz, wszystkie te, nie? Czyli nie musiałbyś, tak, nie wiem, czekać tyle na załadowanie tekstur na przykład, bo ładowały tylko te, które się, wiesz, które są w danym momencie, w danym miejscu na przykład tylko, nie? Mm-mm. Nie? Wiesz, taka... to jest jakby kwestia tego, czy znajdziemy odpowiednie algorytmy na to, żeby zrobić szybciej i czy rzeczy, i czy jakby hardware będzie odpowiednio dobry, żeby nasza funkcja była. Ale wiesz, to też można zrobić, zintegrować to inaczej, tak jak Google zrobili Stadię, powiedzmy. No to nie jest akurat dobry przykład, bo akurat Stadia jest kichą, która wyszła, więc ale wiesz, ale w sensie, że zintegrować, mieć jakiś komputer wiesz, kwantowy gdzieś tam, albo w różnych miejscach, wiesz, serwerownie w różnych miejscach, nie, na świecie. Jeżeli ty grasz lokalnie u siebie na PC-cie, masz dostęp, łączy się z tym komputerem i on twoje, wiesz, rzeczy rozwala na szybko, nie? Po co masz minutę ładować, skoro możesz to zrobić w milisekundę, tylko ping jest różnicą, nie? Wiesz, rynek gier komputerowych jest bardzo dochodowym rynkiem, ja myślę, że producenci gier komputerowych Just. Mogą rozważać taką możliwość. Nie mówię. A gry są jeszcze coraz droższe, no bo teraz nowe konsole, więc 350 zł. Rynek jest ogromny, jakby to jest bardzo dochodowy przemysł, naprawdę. CD Projekt właśnie przebił, jest z tego, co sprawdzałem jakiś tydzień, miesiąc temu, czwarta firma na giełdzie w Polsce w stosunku do wielkości, do finansów, które tam mają, przebił polski rynek górniczy. Firma, gdzie my jesteśmy dumni z górnictwa, nie wiesz, w ogóle, raczej dumni, wiadomo, że dopłacamy do tego biznesu, wiadomo, nie w Polsce, to wiesz, to firma, która wydała jedną grę, nie, w trzy gry, ale w sumie jedną, nie? No w zasadzie no trójka tylko, tak, to Wiedźmin trójka tylko był tak naprawdę wielkim hitem. Wydała jedną grę, która była wielkim hitem i jedną, którą jeszcze nie wydała. Jest czwartą największą firmą w Polsce, nie? Więc to tak, no trochę, o czym to świadczy, nie? O czym to świadczy, nie? A to nie oni wprowadzili nakaz pracy w sobotę? No ale wiesz, no znaczy jakby twój szef ci dał ci jakiś, wiesz, deadline do zrobienia czegoś. Komentarz tam ogólnie. No. Wiesz, widziałem. Masz rację, nie? Nie, no, ale wiesz, tu ja napisałem komentarz, pokażę ten komentarz, dlaczego nie. Ale wiesz, ale jak to się nazywa, tu nie chodzi o to, czy lubisz, wiesz, czy nie lubisz, nie? Bo ja napisałem, że jeżeli lubisz coś, co robisz, to dla ciebie to nie jest praca, nie? Dlatego można to robić. Ale ludzie pracują w tym biznesie nie tylko dlatego, że lubią to robić. Po prostu to jest dochodowe i na tym znają. A to, czy lubię, to tak niespecjalnie. Niespecjalnie chcę zostawać po godzinach, nie? Ale w momencie, kiedy masz, jakby mi szef powiedział, słuchaj, jest deadline, robimy projekt od, nie wiem, 8 lat, czy tam iluś, nie? I jest deadline, który mamy powiedzmy 6 tygodni na dopięcie wszystkiego i wiemy, że już przez te 6 tygodni, jeżeli wszyscy będą pracować w normalnym tempie, nie damy rady osiągnąć, nie? A już przekładaliśmy dwa razy, żeby zmieścić się w 2020, nie? No to musimy przykręcić śrubę. Jeżeli przykręcimy śrubę, to oczywiście wszyscy jedziemy na jednym wózku, to wszystkim przykręcamy śrubę, nie? I wiesz, oczywiście jest wynagrodzenie o wiele większe i tak dalej dla tych nadgodzin. To ja nie widzę problemu, dla którego, wiesz, miałbym być oburzony i nie wiem, o mój Boże, odebrali mi wolność do życia na 6 tygodni, nie? Wiesz, to ja tak... myślę, że w Japonii to by zadziałało, bo z japońskim etosem pracy, to gdzie ludzie są bardzo przywiązani do korporacji, i się czują częścią tej korporacji. Tam nikt nie musiałby nic gadać, sami by zostali. Ja tu mam takie, akurat byłem, pokażę wam, bo może to będzie akurat dobre, adekwatnie. To są rzeczy, że akurat szukam sobie pracy. Z biura pracy dawane, nie? Ja sobie tam przez neta znalazłem parę prac, które chciałem pracować i znalazłem jedną, którą mam tutaj akurat przy sobie i tutaj w umowie, to jest w ogóle pierwsza umowa, jaką jesteś w styczność, w ogóle nie masz kontaktu jeszcze z firmą, nie? To jest umowa pomiędzy firmą a urzędem pracy i w tej umowie jest napisane, nie? Masz wypłaty tam A plus B plus C i w tej umowie masz napisane, że... Czekaj, ja tu znajdę.
znajdę to, tu jest, o tu proszę bardzo, że niby godziny pracy, gdzie mam tutaj godziny pracy, a tak, godziny pracy to jest od 10 do 19, czyli 9 godzin, ale masz godzinę na lunch, czyli normalne godziny pracy, ale niżej jest napisane, że w miesiącu jest w tej wypłacie, która jest tutaj napisane, że w miesiącu jest wpisane 30 godzin w miesiącu jest nadgodzin. Nie? W umowie, nie? Czyli to nie jest, że pracujesz od 10 do 19, nie? To jest na umowie, że pracujesz od 10 do 19, ale jesteś zobligowany miesięcznie robić 30 godzin nadgodzin. Ale to właśnie kwestia jest, czy jesteś do tego zobligowany, czy masz taką możliwość, masz prawo nie, na 30 godzin. Nie, masz zobligowany jesteś, że masz w tej wypłacie masz 30 godzin nadgodzin, musisz zrobić. Nie? I teraz tak, no 30 godzin nadgodzin to jest w zasadzie no ile? 4 dni. Tak, w miesiącu, nie? No to jeden dzień w tygodniu, czyli pracujesz soboty. I to jest normalnie oficjalnie z Urzędu Pracy papier i to nie jest, wiesz, to nie jest odosobniony przypadek. Nie? I to jeszcze jest tak, że oni mogą ci powiedzieć, że słuchaj, dobra, to jeszcze przychodzimy w soboty na przykład, bo te 30 godzin masz zrobić oprócz sobot i niedziel. Czyli nie siedzisz, czyli musisz robić w tygodniu więcej po 2 godziny, nie? Czyli nie do 19, tylko do 21. To pomyśl sobie, że wychodzisz o 21 z pracy i następny dzień masz o 10 przyjść z powrotem. No. I do tego robić sobotę, nie? To więc wiesz, więc... Więc tak, człowiek robota. No, no tak, tak, nie człowiek robot, tylko człowiek robota. Ale tak to wygląda i to jest oficjalne pismo. To nie jest tak, że ja sobie to wiesz, wymyślam i tak ten. To jest jedno z mniejszych wymagań, które tam jest, nie? Bo są firmy, które robią po 40, po 45, są firmy, które robią 90 nadgodzin w miesiącu. No to jak robisz 160, to wiesz, sobota i jeszcze pół niedzieli musisz spędzić, nie? Więc no to też jest, wiesz, to jest Tokio, to jest pierwszy świat, a ludzie się w Polsce dziwią, jak to Gakt powiedział, że Polska sobie bardzo dobrze daje radę jak na kraj trzeciego świata. To wiesz, w Polsce się dziwią, że jak wchodzi pierwszy świat, bo tak naprawdę no teraz jakby nie patrzy ten CD Projekt, jak Red jest aspiruje do no, no światowej powiedzmy tam jakiejś tej rewolucji, więc ludzie się dziwią, dlaczego co to jest nadgodziny 6 tygodni, w sobotę muszę przyjść jeden dzień, czyli tak naprawdę 6 dni muszę tylko zrobić, nie, jakby nie patrzeć, nie? Nie w 6 tygodni, po sobotę jakbyś, no 6 dni musisz przerobić więcej. O Boże, nie? Szkoda gadać. No Wojtek by nie robił, ja widzę po jego winie. Nie, ale jakbyś miał deadline, który jest na przykład z komputerem kwantowym. Prawdopodobnie to bym zastawał, jakby to był ważny deadline dla naszego projektu. Tak jest. Myślałem, Wojtek, że powiesz coś innego. Jakbym miał deadline, to bym się sklonował i bym tak robił. I bym mi tak połowę robił. Połowę. Ale spróbowałbym też robić rzeczy bardziej wydajnie, żeby w tym samym czasie zrobić. No też. Nie? No, dokładnie. Dobra, dokładnie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tych stałych pytań. Tak jest, tak jest. Mam tutaj stałe pytania. No. To teraz, tak jest, taką sekcję będziemy zadać stałe pytania. Żądamy szybkiej odpowiedzi, ale jak się rozwiniesz, to też możesz się rozwinąć. Kwantowe odpowiedzi będą tutaj. Okej, to ja zadaję parzyste, to ty zacznij. Dobra, mówiłeś, że umiesz tam po japońsku. No to który język dla ciebie byłby taki lepszy? Polski, japoński, angielski? Włoski. Albo włoski, bo może po włosku też gadasz. Ogólnie do życia. Po włosku też mówię. No, okej. No to zależy do czego. Ja tak w ogóle to pracuję po angielsku i jak robię na przykład sam coś piszę i robię notatki, to albo robię to po angielsku, albo przeskakuję z polskiego na angielski połowie zdania. Także jakby angielski do pracy, może polski do jakby, nie wiem, życia. No. Powiedzmy, jak czasem jesteś poddenerwowany, no to czasem się ciśnie na usta jakieś polskie słowo. Zaczynające się na K i kończące się na C. Dobra. Natomiast jakby japoński jest pięknym językiem poetyckim, więc to fakt. Jest ciekawym językiem, jakby dobrym do studiowania. Tak jest. Okay. Tak jest. To... Włoski jest, też ma swoje zalety. Tak.
Fafankulo. Też jest emocjonalny. No. Który najtrudniejszy? Angielski. Angielski najtrudniejszym językiem jest? No, tak. Tak? Chyba, że japoński pod tym względem, że jest skomplikowana pisownia i... Tak, ale nie jest trudniejszy. Jak ale angielski chyba najdłużej mi zajęło opanowanie angielskiego to. Na takie, wiesz, na pracę, tak? You must get, kurwa, some code, because I not give you, kurwa, this PC, kurwa. Może nie? Mogę powiedzieć, że włoski jest znacznie prostszy dla Polaków niż angielski. Okej. Też tak myślę. Japoński nie ma takiej jakby super skomplikowanej gramatyki do wyrażenia się, natomiast problem jest z pisaniem i czytaniem, tak. No ale to też z nową zintegrowaniem się z nową technologią można. No. Spoko. Okej, no to teraz bardziej kulinarnie. Sushi czy pierogi? Sushi. Proszę bardzo, tak, też jestem za sushi. Też. Wcinam codziennie. Nie codziennie, ale dobra. Okej, okay. Nie, spoko, dobra. To wiadomo, że sushi też nie będziemy tu drążyć. Herbata zielona czy czarna? Zielona. Zielona? Ale nie mam różnic. Nie mam preferencji. Okej. Okay. No to dobra. Koty czy psy? Koty. Ale mnie zawiodłeś teraz. Ale, jak pomyślę czasem o psie, to też. Też mi się ciepło robi na sercu. Okej. Nie, ale koty, dobra. Okej, spoko. Z tym możesz iść, jakby świat, a z kotem to musisz siedzieć w domu. No tak. Ale na kocie możesz zrobić eksperymenty. Dobra, nie mówię. Na kocie Schrödingera. Dokładnie. Taki pies, który jeździł koleją. No i jeszcze był koń, który pracował w kopalni. Jak ona miała? Łysek z pokładu inny. Dobra. Morze czy góry? Morze. Morze? To bardziej, to w Japonii tak średnio, bo wiesz, bo oczywiście w Japonii jest to spoko, nie? Tylko że są blisko góry, nie tego morza. Morze to jest przyzwyczajenie morze z Włoch. Z Włoch, nie? No, to nie byłem jeszcze, muszę się przejechać kiedyś. No. Ale jakby tak, chyba może. Ja jestem też pływakiem, więc bardzo lubię pływać, więc może. Super. Okej, no to teraz moja kolej. Sheldon czy Leonard? Sheldon. Sheldon, okej. Bazinga. Masz jakieś takie cechy, które są charakterystyczne dla Sheldona, u ciebie widzisz je? Ja jestem czasami dosyć bezpośredni i nie zastanawiam się, czy moje uwagi są na tyle jakby grzeczne. Jakiś przykład taki? Nie wiem. Lepiej nie. Okej, nie możesz powiedzieć. Okay, dobra. Dobra, to dalej następne już wiemy pytanie. Film czy książka? To już książka. No już książka, to już wiadomo. Okej, ja tak jest. No. Dobra, to słodki czy słone? Słodkie. Poki. Szczególnie z kawą gorzką. Poki, tak mówisz. Poki. A takie słodkie jakie? Takie japońskie, polskie, czy takie angielskie może słodkie? Angielskie. To są różne poziomy słodkości. Angielskie nie, pudding taki, albo ten, jak one takie na święta robili taką zalewanym bourbonem czy czymś i podpalali to, nie? Pudding chyba angielski. Nie? To w ogóle nie słodkie. Chyba polskie słodycze są bardzo dobre. Japońskie słodycze są dosyć inne. No. A nie masz takiego wrażenia, że wiesz, słodkie. Mój teść mówi, że wszystkie japońskie słodycze smakują chemią albo takim lekarstwem. Nie masz takiego wrażenia? Może tak. Nie? No, chyba coś takiego jest. Coś w tym jest. No, dlatego... Jakby to słodkie, że fasola jest składnikiem do słodyczy. To no. Anko, no. Dziwnie, no. To fakt, no. Dobra. Manga czy anime? Nie wiem. Ani jedna. To jesteś w Japonii? Nie, dobra. Wiadomo. No. Nie, spoko. Co, anime to jest w taki jakby film rysunkowy, a manga to jest komiks, tak? Tak.
Nie wiem. Wojtek, nauczyłeś się czegoś u nas? Coś nowego. Okej, biały czy czerwony? Ale pytanie zadajemy, nie? Naukowcowi, no, normalnie. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Biały. Biały? Jednak? Chyba tak. Definitywnie. Definitywnie. Definitywnie biały. Dobrze. Dobra, zaznaczam biały. Okay. To pewnie idzie do machine learning. I... A, tak jest, tak jest. A potem cię, katalogujemy, nie? Katalogujemy cię, wiesz, do szuflady. Ten powiedział biały. O. Jeden... Są te stałe pytania ogólnie i później na tej podstawie będziemy wam puszczać reklamy, na których będziemy zarabiać. Tak jest. Tak jak jest. Będziecie mieć dostatecznie dużą statystykę. Ale nie, tak naprawdę możemy zrobić potem, wiesz, statystyki przy każdym nie, pytaniu, nie? Jakie, ile osób odpowiedziało tak, a ile osób odpowiedziało tak. Na razie będzie nie mieć. A później możemy zrobić jeszcze korelację na przykład białego z anime. Tak. Muszę iść po ładowarkę, bo mi się laptop rozładuje. No, czekaj chwilę, no dobra. Następne pytanie. Samuraj czy ninja? Ani jedno, ani drugie. Ani jedno, ani drugie. Jeśli chodzi o Japonię, to ja bardziej lubię tą pacyfistyczną stronę. Okej. Taki powojenny pacyfizm. Czyli samuraj czy ninja, czy haiku? To haiku. Nie, spoko. Dobra, no to ja bardzo na spokojnie. Rosół czy ramen? Rosół to jest taka rzecz kulturalna, to jest bardziej rytuał. Ramen to po prostu możesz iść i zjeść. I wyjść. Rosół to niedzielny obiad. Rosół to niedzielny obiad z marchewką. To zależy, czy masz na rytuał. Ale w twoim przypadku, jakbyś miał wybrać, że jesz sobie rosół albo jesz sobie ramen? Jakbym zobaczył sklep z napisem rosół, to bym nie wszedł. Ale jakbym poszedł do kogoś do domu, to bym zjadł rosół. Spoko. To fakt, to jest fakt. Widzisz, nikt tego nie... Na widzę ramen, to mogę rozkminę, nie? Ale dobry pomysł. Powiem ci, że nikt nigdy nie odpowiedział na to w ten sposób, nie? Że jakbym zobaczył napis rosół, bym nie wszedł. Ale masz rację, rzeczywiście, nie? Nie ma czegoś takiego, nie? Że to się kojarzy z takim jakby innym otoczeniem, environmentem. No, fakt. No. Dobra, to jak już mówimy o czymś, co można pić, to Kirin, Sapporo czy Asahi? Sapporo. Pięknie. Witamy Team Sapporo. Bardzo dobrze, Team Sapporo jest. Team Sapporo musi być. Dobrze. To mogła być twoja reklama Sapporo. Tak, może. Ale wiecie co? Wczoraj byłem w jednym supermarkecie i widziałem piwo, znaczy to nie jest piwo, widziałem tanie Sapporo, Gold Star, coś tam. Nie 500 ml, za 150 jenów w supermarkecie, co jest wyjątkowo niską ceną. I się zapytałem, czy to jest rzeczywiście piwo? Nie? Czy to nie jest ten taki Asahi żółty, kurwa najtańszy za 100 jenów, nie? Który jest jakimś tam specjalnym, tradycyjnym ważeniem nie piwa. Wiesz, i mówi mi, nie, to jest dokładnie to samo, co to Asahi. Mówię, dobra, to nie biorę. Jakaś płukanka z tych kadzi, to jest normalnie masa, nie. Normalne, zwykłe Sapporo czarna gwiazda? Czy złota? Czarna chyba. Nie pamiętam. Nie mam puszki dzisiaj, nie powiem. Ale tak, ale tego drugiego to raczej nie. Dobra, następne. Ryż czy makaron? Makaron. Makaron. Rosół i makaron. Tak. Rosół z ryżem do pomidorowa. Jakby nie mam nic do ryżu, ale... No makaron jednak, tak, okej. Okay. No to już dalej wiem. Ale czekaj chwilę, Wojtek, nie mam nic do ryżu. Nawet szacunku, nie? Nie, no spoko. Dobra, mamy dalej tak. Poki czy paluszki? To chyba paluszki. Nie, a paluszki, ale nie wiesz co to poki? Ja mówię, że słodkie lubisz. No poki, te takie z czekoladą paluszki. A, takie paluszki z czekoladą. No tak, te takie słodkie. Nie, to takie paluszki słone. Słone wolisz? W szklance przy piwie.
Nie, jak tradycyjnie w polsku, nie? W szklance to mają jeszcze jakby inną konotację. Klubową, nie? Tak, z... tak przy... to jest, nie wiem, z domówkami PRL. No, właśnie o to chodzi, nie? Jeszcze jajka w majonezie masz. No. I sałatka warzywna, nie? W tym skieleckim, nie? I masz komplet. No to fakt, to fakt. No. Dobra. Tak, tak było. Tak historia było. Prawdziwa. Tak było. Muzyka czy cisza? W pracy cisza. W pracy cisza. No. Przy pracy cisza. W pracy cisza. Okay. No. A muzyka okazjonalnie też. No. Ja powiem tak, że nie, ja nie mogę mieć muzyki przy pracy, bo jak edytuję coś, to muszę słyszeć, więc musi być cisza też, niestety, sorry. Ja muszę słyszeć własne myśli. No spoko, dobra, lecimy dalej. Koncert czy kino? Koncert. Koncert? Tak. Jestem teraz spójny z tym, co powiedziałem wcześniej o... Cisza. Cisza, ale koncert. No bo on ma taki. Ale to nie jest przy pracy. Że on przeżywa wtedy. No. Ale nie, no ten, ale na czym byłeś ostatnio, pamiętasz? Na koncertach? No, no. O, nie pamiętam. Nie pamiętasz, nie? Na operze jakiejś. No. Ja też nie pamiętam w zasadzie. Byłem na polskim, Zespół Pieśni Tańca za Śląsk, przyjechali do Japonii, byłem na Śląsku. To był mój ostatni. Nie byłem ostatnio na Królu Lwia tym nowym. Tak? I co? Ciekawy? Ciekawy czy tak? Tak. Ale skazy jak zrobili, no proszę was. Ten skaza wygląda jakby z Kasioka wyszedł. Co to kurwa jest? Nie, nie widziałem jeszcze to. Nie. Skaza to była jedna z najciekawszych postaci w ogóle w Disneyu. A tu proszę cię, skaza tak jakby. Zobacz sobie, Mari, wpisz sobie. Skaza Król w 2019. No. Skaza jest dobrym przykładem na kreatywności złych. Tak, dokładnie. O czym rozmawialiśmy wcześniej, no musisz zrobić intrygi polityczne. A propos w ogóle skazy, dzisiaj z żoną rozmawialiśmy, że jakby była taka alternatywna wersja Króla Lwa, że tak naprawdę Mufasa zrzuca skazę, nie skaza Mufasę, to by było coś takiego, że Mufasa zrzuca skazę i koniec. No więc nic by się nie stało, bo wszyscy mi wyjebane na niego. Ale to jest dobry przykład, wiesz, zintegrowania imienia z wartością. Nie, Disney. Jakby to tak, ale ja byłem chyba jedną z licznych osób w ogóle, która lubiła skazę za dzieciaka, nie? Long live the king. Okej. Empatia. Dobra, następne nie będziesz wiedział, ale zawodami tak. Naruto czy Goku? To nie wiem. Nie. To wybierz. Co ci serce podpowiada. Ale to mam dla ciebie zadanie domowe. Mam dla ciebie zadanie domowe, skoro jesteś fizykiem, to akurat będzie dobre zadanie. Musisz policz, kto by był silniejszy, Naruto czy Goku. Ale chyba nawet nie trzeba liczyć, nie? Bo wiesz, jak Goku tam zbiera energię i rozsadza supernowę na przykład, to można obliczyć, jaka jest, nie? Jaka jest jego, jak jest siła mniej więcej, nie? Żeby wysadzić supernowę, nie? Ale no, Naruto chyba nie wysadzał supernowy, więc... Dobra, to ja mam teraz pytanie. Mówienie, słuchanie czy liczenie? Liczenie. Mówienie. Liczenie i mówienie. Okej. Słuchanie też. To słuchanie. Ale głównie liczenie. Ale... Tak, jak liczysz, to nie myślisz co. No tak, jest też takie przysłowie, umiesz liczyć na siebie. Później się przejmuj. A tak jak policzysz i ci na przykład wyjdzie źle, no to jest już twoja wina. No tak, dokładnie. Umiesz liczyć na siebie, ale jak policzysz i ci wyjdzie źle, to jest twoja wina. Tak, licz na siebie. No, to licz na siebie. Wiesz, to jest nikogo nie obarczasz. Dokładnie tak. Dobra, spoko. W zasadzie to było 20 pytanie starcz na dziś może, ale żeśmy gadali prawie 2 godziny żeśmy gadali dzisiaj. To tam wytnijcie. Nie, spoko, bo coś tam się powycina na pewno z tego. 3 odcinki najwyżej. 3 albo 4 nawet możemy zrobić, bo wiesz, bo te ostatnie... Żebyście nie stracili słuchaczy przez... No tylko mamy 120 subskrybentów na dzień dzisiejszy, ale powiem szczerze, że jakby nie patrzeć, kanał nam się... Dobrze nam się rozrasta, bo mimo małej ilości
subskrybentów i małej ilości wyświetleń, długość oglądania filmu jest super duża. Nie? I przez. Odrzucają. Tak, tak. Inna też tak. Kwestia jest taka, że tutaj mówimy tylko o YouTube, natomiast podcast tak. jest dostępny na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, więc to są różne platformy, więc YouTube to jest jedyna grupa ludzi, która gdzieś tam chce oprócz stricte słuchać, chce też oglądać, tak więc jest. Pod tym kątem trzeba wziąć też to pod uwagę. No. I kontent jakby nie patrzeć, ja mam swoją tam ten Mario Tokio, tam ten kanał, który sobie tam, to wrzucam, ale to jest raczej miszmasz, tam nie ma, wiesz, konkretnego tematu. Tam jest wszystko, nie? I jak to się nazywa? I jakoś w ostatnim miesiącu nasz podcast, który ma teraz 117 subskrybentów, przebił ilością oglądania mój kanał, który ma tam setki filmów, nie? Więc to o czym świadczy. Ludzie są jednak zainteresowani, wiesz, słuchanie dłużej o czymś konkretnym, co ich interesuje, niż, wiesz, niż oglądania filmików ze śmiesznymi kotami, nie? Nie? Na przykład, nie? Tak mówię. Nie? Dobra. Tak, nie? Przy okazji jeszcze, jak mówimy o naszych rzeczach, to jak macie Facebooka, no to wpadajcie na naszą grupkę Japonia na Wesoło. Tak jest tam wesoło. Jest fajnie, dodajemy śmieszne rzeczy, dodajemy też informacje odnośnie odcinków, ale tak też jest. Są rzeczy takie memowe. Ale wszystkie też, informacje też są, tak? Jakieś tam o tym, co się dzieje w Japonii, czasami coś tam wrzucimy ciekawego, więc co się dzieje? No a za niedługo będzie 500 osób, bo już jest prawie 500, a za 500 osób na grupce będzie niespodzianka. Będzie coś się działo. Tak. Dobra, super. Dzięki wielkie za rozmowę. Przybliżyłeś nam nieco więcej odnośnie fizyki kwantowej i tego, co można robić w życiu jako fizyk też. Nie, ale nie, spoko, bardzo fajnie. Nie wiesz, ja też pomysłów jest naprawdę dużo, a szczególnie w Japonii widzi się je na każdym kroku, nie? Więc, no dokładnie. To jest dobre też, że jest jakby gęsto, jest duża gęstość na przykład firm technologicznych. Tak jest. No. Mnóstwo firm na w sumie jedna na drugiej z AI na przykład, albo nie wiem, przemysł chemiczny albo coś takiego. Coś takiego, no. Ale nie masz tak, na przykład, jeśli tak zapyta, nie masz tak, że ci na przykład masz lepsze warunki do pracy w Japonii niż gdziekolwiek indziej, przez to, że jesteś wystawiony na działanie tych wszystkich bodźców, nawet poza pracą, bo jeżeli mówię w pracy, wiadomo, nie? Myślę, że tak, nie? Że to jest bardzo stymulujące środowisko. Nie? Właśnie to też, że jakby to, że mają taką jakby wizję, że gdzieś zmierzamy, to jest też pomocne. Nie? Właśnie to, że może się coś urodzić chodząc po mieście. O, duży robot. O. Nie? Na przykład, nie tak mówię. No. Przyspieszyłbym mu kroki. Na przykład. Nie, ale no, spoko. Bardzo fajnie, więc myślę, że coś wam naszym słuchaczom przybliżyło, co to jest. Co to tak, jest i takie zagadnienia, myślę, które za chwilkę będą codziennością, jak chociażby ten machine learning. Nie? Dokładnie, świadomość robotów. Nie? Dlatego coś jest ciekawego, może że komuś się otworzą klepki nagle i powie: o, dokładnie. Eureka. Nie? Niech napisze komentarz. Zobacz, właśnie, może jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Wojtka, oczywiście takie adekwatne do fizyki, to, cześć, to ten. Skąd jesteś? Skąd jesteś? Nie? Skąd kaka? No. Tak całkowicie serio, jeśli chcecie zadać jakieś pytania do Wojtka, no to macie sekcję stricte komentarzy w YouTube. Macie też sekcję na naszej grupce, na pewno dodamy tam stricte informacje, gdzie będziecie mogli to dodać, więc pytajcie, jak będzie dużo tych pytań, to wtedy nagramy kolejny odcinek. Tak jest, Q&A do Wojtka, tak? Super. Super, dobra. No. Dzięki wielkie za rozmowę, było miło. Jeżeli coś, to możemy nagramy jeszcze jeden odcinek z tym Q&A właśnie. A jeżeli nie, no to możemy. To oglądaj nasze podcasty, słuchaj. No, tak jest. No. Trzymajcie się, pozdrawiam z Mari Tokio, prosto z Tokio. Krystian Kruk, prosto z Mysłowic. Wojciech Roga, prosto z Tokio. Cześć, trzymajcie się, hej. Hej, hej.